Alicja Dugołęcka. Bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Zdecydowanie na samym początku powiem, że wolę formy bardziej kameralne i troszkę się stresuję, bo no z założenia seks jest seksualność. Bo też ja nie lubię mówić w języku polskim seks, tak się strasznie technicznie, konkretnie kojarzy, więc wolę używać słowa seksualność. Seksualność jest jednak dosyć intymną sprawą, jakimś obszarem nas samych i relacji z drugim człowiekiem, dlatego wszelkie mowy motywacyjne w takiej formie zbiorowej są dosyć trudnym zadaniem. Więc z góry proszę o wybaczenie, że moje wystąpienie będzie miało charakter wykładowy, chociaż rzadko moje wykłady mają charakter tak naprawdę wykładowy, ale chciałabym o seksie porozmawiać w sposób bardziej racjonalny. No i miało się ruszyć. A, przepraszam. Dobrze. To jest jasne, że w pracy z kobietami, bo najczęściej pracuję z kobietami w różnych formach, dotykamy seksualności też w różnych wymiarach. Co mam na myśli? To jest takie szerokie spektrum, od bardzo radosnych w sumie warsztatów waginalnych, gdzie poznajemy swoją cielesność, swoją reaktywność, uczymy się czerpać radość ze swojego ciała, po trudne zajęcia z dziewczynami, z chorobami nowotworowymi, gdzie dotykamy seksualności w tym wymiarze, gdzie eros spotyka się z tanatosem. Temat seksualności jest poważnym i głębokim tematem, ponieważ jest ściśle związany z naszą energią życiową. I to jest widoczne w pracy z ludźmi, którzy tak naprawdę są poza głównym mainstreamem, tak zwanym seksualnym, którzy doświadczają cierpienia, którzy doświadczają rozstania, którzy doświadczają samotności, tęsknoty za tą zmysłową, za tym zmysłowym aspektem miłości i wtedy doskonale czujemy na tej zasadzie, że jak nam czegoś brakuje, czy jak coś tracimy, to zdajemy sobie sprawę z tego, jak to jest ważny aspekt naszego życia. Dlatego warto się tej seksualności w bardzo taki otwarty sposób przyglądać. Kiedy kobiety przychodzą na warsztaty, z reguły kojarzą seksualność ze związkiem, z relacją. Ja zawsze powtarzam, że nie tędy droga, że my ze swoją seksualnością wchodzimy w relację. I żeby z nią wejść i żeby się z niej cieszyć, musimy ją poznać. No i to jest jasne, że hasłem takim naczelnym jest samoświadomość seksualna, ale z góry powiem dosyć przekornie, że samoświadomość seksualna jest pewnym ryzykiem. A wiem, że mówię do kobiet, które chcą być samoświadome, skoro poświęciły dzisiejszy dzień na to, żeby przyjrzeć się sobie uważnie i odwoływać się do tych wewnętrznych aspektów samej siebie. To jest ryzyko. Dlaczego? No, tutaj na slajdzie to jest napisane, że bycie singielką koreluje bardzo z poziomem wykształcenia i z niezależnością finansową. Czyli sama też mam świadomość, że jako kobieta, która posuwa się w latach, idzie do góry w szczeblach kariery zawodowej i naukowej i zdobywa niezależność finansową, tak naprawdę obiektywnie patrząc na wyniki badań, moja atrakcyjność seksualna spada. Im więcej wiemy o sobie, im więcej wiemy o seksualności, tym bardziej jesteśmy świadome w swoich wyborach, tym lepiej wiemy, czego chcemy, tym mniej się poświęcamy w relacji, tym większą przyjemność nam sprawia zmysłowy aspekt seksu, a tego wszystkiego nasza kultura nie lubi, kultura, w której żyjemy. To jest wewnętrzna decyzja, to wymaga odwagi, czy chcemy być samoświadomymi kobietami i czy z tym chcemy wejść w relację i szukać takiej relacji, w której będziemy również rozwijać swoją seksualność. Więc z góry uprzedzam, można podjąć taką decyzję i nie trzeba być samoświadomym. Co się na tą naszą seksualną samoświadomość składa?
No wiedza, no to jest jasne. Im więcej wiedzy mamy, więcej informacji, możemy dokonywać no, bardziej świadomych decyzji. No ale sama wiedza taka książkowa nie jest wystarczająca, chociaż za chwilę zadam pytanie, dlaczego tak chętnie czytamy książki o seksie, bo to właśnie w grupie kobiet wykształconych jest najwięcej czytelniczek książek pani Kasi, moich i wielu innych autorów i autorek. Drugi obszar, no to są postawy, no to co wynosimy z domu, no to jest jasne, to jest temat rzeka i to jest jasne, że na wielu warsztatach, również tych biznesowych, szukamy nie tylko tego dziecka w sobie, ale przede wszystkim patrzymy na wzorce, jakie dawała nam nasza matka, nasza babka i musimy sobie z tymi wzorcami w jakiś sposób poradzić. Z jednej strony czerpać od nich siłę, jeżeli taką siłę nam dały, z drugiej strony świadomie, a nie ustawiać się w opozycji, tylko z tych schematów zrezygnować i w bólach wypracowywać nowe. Jeżeli dotykają one, a dotykają zawsze, naszej cielesności, naszej seksualności, poczucia bycia kobietą, no to tutaj też uprzedzam, że jest to droga przez mękę, ale może warto ją w życiu podejmować. Trzeci obszar, no to jest doświadczenia, doświadczanie. I to też jest temat rzeka, ponieważ no w naszej kulturze doświadczanie swojej seksualności jest jednak, zwłaszcza tej kobiecej, jest obwarowane naprawdę bardzo wieloma ograniczeniami. Ja bardzo często używam takiego słowa smycz kulturowa, tak, która nas trzyma i wbrew pozorom, powiem, że z doświadczeń takich warsztatowych, to co obserwuję, to wcale nie ma takiej zależności, że świat się zmienia i że kobiety młode są coraz bardziej otwarte, cokolwiek to znaczy, bo to też jest otwartość seksualna u kobiety, to brzmi bardzo jakoś tak dwuznacznie, że wcale nie posuwamy się naprzód w tej akceptacji siebie i w otwartości siebie, że wcale młodsze dziewczyny nie mają łatwiej. Tutaj tylko napomknę o roli kultury masowej i że być może kobiety właśnie w okolicach 40 mają większy dystans do tego, co oglądają w telewizji, co jest im wciskane w gazetach i na różnego typu no właśnie takich medialnych spotkaniach, niż dziewczyny, które dopiero kształtują swoją kobiecą tożsamość i tego cenzora mają wdrukowanego już od wczesnego nastolatkowego wieku. No i następne, no to jest obserwacja, świadomość ciała. Z tym też nie jest dobrze. Tutaj się cieszę, że dużo takich elementów praktycznych jest wprowadzanych podczas wystąpień. No to jest jasne, że doświadczanie swojej seksualności, obserwowanie siebie też nie jesteśmy do tego wychowywane. Ja tutaj podam taki kontrowersyjny, no dla mnie niekontrowersyjny przykład masturbacji dziewcząt, tak? No badania jasno wykazują, że dziewczęta, które masturbują się w okresie dojrzewania, mają mniej problemów seksualnych, bo jakby wiedzą, z czym wchodzą w relacje i jeżeli mają jakieś wątpliwości związane z przeżywaniem przyjemności seksualnej, to je przerabiają o wiele wcześniej, a nie w wieku lat 35 po urodzeniu pierwszego dziecka w związku, który się sypie. I przychodzi wtedy kobieta do seksuologa i seksuolog mówi, zacznij odkrywać swoje ciało, tak, swoją cielesność, kąp się w wannie, fantazuj seksualnie, masturbuj się, kup sobie gadżet seksualny. Znaczy już dużo furtek jest pozamykanych i ta praca jest o wiele trudniejsza. I to jest taki przykład, znaczy, że żyjemy w kulturze, w której właśnie w tym wczesnym okresie młodości jesteśmy uczone zamykania się na swoją cielesność, na swoją kobiecość, właśnie na te aspekty, które wiążą się głównie z przeżywaniem seksualności. No i oczywiście no, następny etap to jest, czy element, to jest wgląd, autoanaliza z uwzględnieniem wszystkich poprzednich. I rzeczywiście przychodzi i to nie jest wcale, nie obowiązuje taka zasada, że im wcześniej, tym lepiej. Ale zawsze, kiedy mamy w życiu jakiś moment, zwłaszcza takiego przestoju, znaczy tak jak już wspominam, jeżeli tracimy coś, kogoś ważnego, to jest bardzo dobra okazja do tego, żeby sobie pozwolić na ten wgląd.
i się odbudowywać, czyli nie powielać pewnych schematów, tylko tworzyć nowe jakości w sobie, nie pomijając energii seksualnej, bo tak jak powiedziałam, ona jest energią życiową. I ona nam tutaj dużo było przed moim wystąpieniem słów o tym, jak rozwijamy w sobie moc, kiedy czujemy się kochane. Seksualność też jest elementem takim podstawowym miłości własnej, kochania samej siebie, w takim najgłębszym, pierwotnym, fizycznym wymiarze. Dużo bym mogła tutaj opowiadać o kręgach kobiet, o kręgach menstruacyjnych, czerwonych namiotach, tradycjach wspólnych porodów, dzielenia się doświadczeniami, czy nawet właśnie tych nietypowych praktyk, kiedy matki uczą masturbacji córek. Co w naszej kulturze jest absolutnie nie do pomyślenia, tak? Nie zachęcam, bo się nie mieści w naszym obszarze kulturowym. Ale mówię tutaj o różnych obszarach, to bardzo różnie wygląda i o tym, jak potrzebne nam są w życiu inne kobiety właśnie do tego, żeby czuć tą kategorię siostrzeństwa, a nie rywalizacji, tego, że możemy się wspierać nawzajem. I to jest też energia seksualna, bo to jest energia kobieca. Dlaczego czytamy o seksie? Dlaczego tak nas ten seks interesuje? Bardzo często właśnie te motywacje są takie pokręcone, czyli widzę książki tutaj na niektórych stoliczkach. Dlaczego to nas interesuje jako kobiety? No po pierwsze, no to są kwestie trudności lingwistycznych. Chcemy jako kobiety rozmawiać, chcemy się komunikować, nie za bardzo wiemy jak, tak? Czyli chcemy czerpać wzory, też te, teraz jak panie mnie słuchają, to też bardzo często ludzie mi mówią, znaczy, że podstawową wartością jest to, żeby można było posłuchać o seksie i nauczyć się, jak komunikować się w bliskich relacjach, niekoniecznie z partnerem, z przyjaciółkami, z terapeutą, w końcu dokładnie, z dziećmi. Przede wszystkim tu myślę o relacji tej takiej jednopłciowej, bo co będziemy przekazywać jako matki, jakim językiem, w jaki sposób. Inna motywacja, no to jest takie rozdarcie pomiędzy intymnością a otwartością, ponieważ liczymy, że dowiemy się czegoś tak naprawdę o tym seksie albo w relacji takiej intymnej, bez słów, bez mówienia wprost, czy poprzez dotyk. I to też nie do końca tędy droga, a po drugiej stronie, na tej skali, mamy mówienie, wywalanie wszystkiego na wierzch, mówienie sobie wszystkiego wprost, tak? Chcę tego i tego. Przeczytałam tutaj, taka pozycja mi odpowiada, ten rodzaj stymulacji. Ty masz mi powiedzieć jaki. Opowiedz mi wszystkie fantazje ze szczegółami, nawet jeżeli są o innych kobietach. I jakby nie za bardzo wiemy, jak pomiędzy tym dotykaniem, patrzeniem sobie w oczy, a z drugiej strony takim właśnie bezpośrednim komunikowaniem, gdzie tu znaleźć właściwą proporcję, żeby się porozumieć, i tego też szukamy w różnego typu poradnikach. No, trzeci motyw, bardzo też taki niebezpieczny, to jest prawda o seksie, czyli że może gdzieś się dowiemy, jak to naprawdę z tym seksem jest, bo żyjemy w rozdarciu pomiędzy komedią romantyczną a filmami porno i w końcu nie wiemy tak naprawdę, jak jest, i nie każdy z nas musiał doświadczać wielorakich związków, w dodatku w różnych konfiguracjach życiowych, żeby wszystko wiedzieć o seksie, bo też nie w różnorodności tkwi siła. I trochę się łudzimy, że tą prawdę poznamy. No oczywiście jeszcze jest surogat, czyli taka forma milczącego garwędziarstwa, czyli zamiast mówić, to my czytamy, tak, czyli jest to forma dialogowania z książką i w ten sposób sobie wypełniamy jakąś próżnię, którą mamy w życiu. No i tutaj punkt piąty jest taki najbardziej niebezpieczny, no to jak to robią inni, czyli użyłam tu takiego słowa pogrążacze i wzmacniacze, tak, czyli że czytamy po to, żeby się pogrążyć, tak, jeżeli mamy pesymistyczną wizję swojej seksualności, albo się wzmocnić, no tak, ze mną jest wszystko w porządku, jestem ekstra, nawet jestem lepsza niż piszą w tych książkach, tak, czyli, ale znowu tutaj jest takie uwarunkowanie, że porównujemy się, a nie odkrywamy siebie. Punkt szósty, no jest takim najbardziej optymistycznym tutaj z tych naszych pokrętnych motywacji, i często czytanie o seksie jest zalecane po to, żeby odkrywać pole do wyobraźni, tak? Czyli żeby przeżywając pewne emocje w trakcie czytania,
odważyć się chociaż w głowie na to, żeby się przyjrzeć swoim pragnieniom, swoim lękom, żeby je przepracować, żeby je zwizualizować. Też bardzo często na tym praca polega, bo naprawdę nie musimy wszystkiego doświadczać w życiu. Mamy olbrzymie pole tutaj, mózg jest podstawowym seksualnym organem i tak naprawdę w głowie możemy wszystko, a potem możemy podejmować świadome decyzje, czy wprowadzamy to w życie, czy nie. No i teraz muszę bardzo szybciutko, bo kartka została pokazana, że czyli rzecz kontrolujemy czas. Ja bym chciała tylko napomknąć o bardzo ważnych rzeczach. Nie będę mówiła tego, co jest na slajdach, tylko po prostu to skomentuję. Jeżeli chodzi o ten obszar wiedzy, jeżeli się decydujemy na samoświadomość, czyli z tymi wszystkimi elementami, które wymieniłam, związany z pracą nad postawami, nad swoją cielesnością, odczuwaniem, doświadczaniem, no to musimy mieć świadomość, że wiek XX, końcówka XIX i XX nie przyniosła nic dobrego, czyli że seksualność została bardzo zmedykalizowana i no ja tu bardzo feministycznie powiem, że była włączona, że tak powiem, w medycynę, w psychiatrię i wyrządzono nam, kobietom, olbrzymią szkodę. I to, co jest bardzo interesujące z takiego kulturowego, z takiej kulturowej perspektywy, to, że zmiany tak naprawdę dotyczą roku 2000. W 2001 roku tak naprawdę zostały zmienione klasyfikacje zaburzeń seksualnych kobiet. Panie nie muszą o tym wiedzieć, ale to jest bardzo ważne, że to dopiero wtedy. Oczywiście były prekursorki, to jest tylko ciekawostka, mamy Helenę Rubinstein, czyli w tym samym czasie, co Freud tworzył właśnie i to, co takie teorie, które bardzo patologizowały naszą seksualność. Helena Rubinstein bezkarnie w swoich salonach dla bogatych kobiet wprowadzała masaż opierający się na po prostu masturbacji i wyzwalaniu energii seksualnej, tak żeby, że tak powiem, się lepiej poczuć. O, tak to urządzenie wyglądało. Oczywiście polecam film Romantyczna historia wibratora, bo to jest film oparty na faktach, tak? Czyli rzeczywiście pokazuje, jest niezwykle zabawny, a jednocześnie jest prawdziwy. Co się jeszcze ważnego stało? Proszę zwrócić uwagę, że to były same kobiety. Moja ukochana Margaret Mead, która kompletnie odbiegała od schematu, bo była wykształconą kobietą, podróżującą, przyglądającą się kulturze, w której żyła z pewnych perspektyw, bo poznawała inne kultury i ona już zauważyła, i proszę zwrócić uwagę to, co jest, nie będę czytała, to, co jest napisane, jak to jest aktualne po dziś dzień. To, co jest ważne, że kobieta musi żyć w kulturze, która uznaje popęd za wartościowy i musi nauczyć kobietę umiejętności, które pozwolą jej przeżyć orgazm. To było w 1948 roku stwierdzone jako fakt, obserwując kobiety, które żyły w innych kulturach niż nasza. Co się potem wydarzyło? Z takich ważnych rzeczy. Antykoncepcja jako oddzielenie przyjemności od prokreacji. Pierwsze tabletki hormonalne zostały wprowadzone w 1954 roku, czyli już mamy ponad 5-60 lat tak naprawdę. I to powoduje kompletną zmianę naszej seksualności. To jest jasne, że zajście w ciążę, posiadanie dziecka jako konsekwencja gwałtu, niechcianego seksu małżeńskiego z partnerem, z którym się nie chciało, romansu, jakby niszczyły kompletnie kobiecie życie. Antykoncepcja niezwykle wyzwala naszą seksualność, czy to się podoba tak generalnie, czy się nie podoba, i zmienia nasze podejście do seksualności i sprawia, że stajemy się decyzyjne w tej sferze i rzeczywiście jest to jeden z głównych powodów, który nam umożliwia, że warto być samoświadomym, bo rzeczywiście, realnie w kulturze, w której żyjemy, możemy podejmować świadome decyzje dotyczące naszej seksualności. Z innych ważnych rzeczy, lata 80. znowu kobieta, Helen Fisher, wprowadziła
zupełnie inny sposób myślenia o seksualności kobiet, ponieważ odkryła, że popęd seksualny u kobiety jest o wiele bardziej elastyczny, czyli że kategorie stosowane wobec mężczyzn w ogóle się nie odnoszą do kobiet. Co to znaczy, że elastyczny? To, że możemy pożądać, kiedy jesteśmy zakochane w ciągu dwuletnim i być w szale, że tak powiem, seksualnym, a potem mieć przerwę i to nie jest patologia i nie mieć ochoty na seks w wymiarze zbliżenia fizycznego przez rok, dwa i to też nie będzie patologia. Znaczy, czyli że my możemy zarządzać tą energią i to też w wielu kulturach jest przebadane, zaobserwowane, że rzeczywiście kobieta jest niebezpieczna, jeżeli chodzi o seksualność. Jest to między innymi powód masowego obrzezania kobiet w innych kulturach po dziś dzień, ponieważ rzeczywiście w innych kulturach tak się sądzi, że seksualność kobiet jest potężniejsza i silniejsza niż mężczyzny, ale kobieta musi być rozbudzona, więc należy ją z perspektywy patriarchalnej kontrolować. Ja spróbuję być zdyscyplinowana, więc będę przeskakiwać. To, o czym należałoby wspomnieć, no to jest też różnica taka czysto anatomiczna, tak, czyli że mężczyźni i fizjologiczna, że mężczyźni odkrywają swoją seksualność w okresie dojrzewania, mają narządy płciowe na wierzchu, przeżywają orgazm w momencie pierwszych wytrysków, czyli polucję, 14 rok życia. My jako kobiety jesteśmy w zupełnie innej sytuacji, dlatego tutaj też te aspekty wychowawcze są tak strasznie ważne. Trening ról społecznych to jest jasne, czyli grzeczne dziewczynki, tak, chłopcy bardziej rywalizujący, gdzie to też się wiąże jakby z inicjowaniem kontaktów seksualnych, z wychodzeniem naprzeciw. Poczucie własnej wartości, proszę zwrócić uwagę, też jest zasadnicza różnica pomiędzy płciami. U kobiet częściej jest związana z poczuciem atrakcyjności fizycznej i byciem kochaną, u mężczyzn ze sprawnością fizyczną i poczuciem niezależności. Czyli to są zupełnie inne światy i to jest bardzo niebezpieczne, jeżeli nasza seksualność i wszystkie badania to wskazują, są uzależnione od naszej samooceny związanej z wyglądem i bycia kochaną. Czyli co jeśli nie za bardzo pasujemy do standardów i akurat jesteśmy, mamy w fazie bycia singielką w życiu? Nie jesteśmy wcale tej seksualności pozbawione, ale jest to dosyć trudne do przepracowania. Kolejny problem to jest związanie seksualności z negatywnymi aspektami, czyli ja to bardzo często podkreślam, że kulturowo wiążemy seksualność z lękiem, bólem i upokorzeniem, czyli dziewczynka jest wychowywana w ten sposób, że miesiączka jest trudnym przeżyciem, jest bolesnym przeżyciem, poród jest czymś nie do zniesienia, seks często jest wymuszany, często jest związany z nadużyciem, tak? Czyli nawet edukacja seksualna dziewcząt bardziej się opiera na chronieniu niż na pozytywnym przedstawianiu aspektów związanych z seksualnością, z tą jawną seksualnością. Więc to jest jasne, że to wszystko musimy w sobie pokonywać. Na nasze pożądanie wpływa mnóstwo aspektów. Ja jeszcze o jednej rzeczy tylko chciałam powiedzieć, zbliżając się do końca. Proszę zwrócić na daty. W 1998 roku to była chirurg, kobieta, urolog Helen O'Connell odkryła, że łechtaczka jest gigantyczna. Coś z tego wynika. Proszę spojrzeć na następny slajd. W związku z tym, że... Ale coś tu się... Moment. O, dobrze. Oprócz tego, że w 1998 odkryła łechtaczkę, to też w tym samym roku urolog zbadał ejakulat kobiecy, czyli zostało odkryte zjawisko. Proszę zwrócić, ja o tym mówię tylko z powodu dat, że to było w 1998 roku, odkryto, że anatomia kobieca jest zupełnie inna i że kobiety, jak przeżywają rozkosz seksualną, to mogą mieć tak zwany wytrysk kobiecy. I jeszcze na dodatek, właśnie w 2001 roku, to też kobieta, seksuolog, czyli kobiety zbadały kobiety, chciały być samoświadome i dały nam tą wiedzę. Może dlatego warto, chociaż nasze szanse tak na rynku matrymonialnym spadają, ale się dowiadujemy o sobie bardzo ciekawych rzeczy. Opracowała taki model reakcji seksualnej kobiety, gdzie ewidentnie jakby wychodzi, że podstawą naszego zadowolenia z seksu jest satysfakcja.
z relacji seksualnej, z odczuwania przyjemności i niekoniecznie, nie każda przyjemność jest równoznaczna z przeżywaniem orgazmu. Że w przypadku mężczyzn jest to ze sobą sprzężone, u nas nie musi i znowu badając relacje kobiet, nie każdy seks zakończony orgazmem jest dla nas satysfakcjonujący, a czasem się zdarza, że seks niezakończony orgazmem jest tym najważniejszym seksem, który wspominamy często przez całe życie. Że to jest zupełnie inaczej, że nie w tej miary nie powinnyśmy przykładać do siebie, jeżeli chodzi o tą autoanalizę i badanie swojej seksualności. Na sam koniec, ostatni slajd. Oczywiście ja zawsze mówiąc o kobietach, też chcę coś powiedzieć mężczyznom, że coś się takiego dzieje w naszej kulturze, że te zjawiska negatywne, które nas dotyczą, również dotykają mężczyzn i oni coraz częściej się borykają z bardzo podobnymi problemami. Jeżeli widać to na slajdzie, no to mężczyźni, tak jak my jesteśmy zdradzane przez swoje matki, edukowane w sposób, wychowywane w sposób negatywny bardzo często, jeżeli chodzi o aspekt seksualny, no to mężczyźni są zdradzani przez ojca, zdominowani, zwłaszcza to kulturowo widać, zdominowani przez matki. My jako silne kobiety, jeśli mamy synów, powinnyśmy o tym bardzo pamiętać, ponieważ w Polsce też wzrasta, to już jest prawie 30-40% liczba mężczyzn w wieku lat powyżej 35, którzy wolą mieszkać z mamą niż wchodzić w relacje seksualne z kobietami, więc nam ci mężczyźni znikają i tutaj rola tych dominujących matek jest bardzo, że tak powiem, istotna, czyli same sobie robimy krzywdę międzypokoleniowo i to też jest ważne. Też obsesja na punkcie wyglądu coraz bardziej dotyczy mężczyzn. Badania wykazują, że zaburzenia jedzenia zbliżone są u kobiet. W ciągu ostatnich 30 lat nastąpił wzrost trzykrotny niezadowolenia z ciała u mężczyzn, a u kobiet dwukrotnie. Czyli to tempo narasta. Mężczyzna też ma być napakowany i opakowany w dzisiejszych czasach, więc są to też kategorie niezwykle krzywdzące i przeszkadzające nam w budowaniu relacji seksualnej. Ostatni slajd na koniec. Ja myślę, że żeby się spotkać ze sobą, to fajnie by było, żebyśmy się sami poznawali i nasi mężczyźni też. Dziękuję bardzo.